Karta turnieju kwalifikującym do Challengera. Nasz zawodnik właśnie w górnym prawym rogu w kolorze niebieskim, w dolnym lewym Follenger, który no niestety ładnie powalczył z Ziggym. No i co zrobić, prawda? Chwileczkę, jeszcze tutaj zobaczę, jak to wyglądało w tej drabince. Ona jest mega trudna, więc tak aż człowiek musi się zastanowić, na co patrzy. Ale za chwileczkę poszukamy drogi Arta i drogi... Gdzie jest tutaj? Aha, dobra, Boże, bo to drabinka przegranych teraz. Ależ to wszystko nam się rusza. Olenger pokonał jakiegoś Snormola. Kilku innych graczy widzę na drodze do Arta. A jak tutaj Ziggy idzie? Chwileczkę. Ziggy w drabince wygranych właśnie pokonał Follengera, Aistopita i teraz czeka nam przeciwnika. Dobra, bo na serio mega dużo tych meczów jest. Drabinka też właśnie nie ułatwia. No ale dobra, zobaczymy, jak będzie wyglądać to PvZ. Póki co bardzo ładna zagrywka Follengera, bo tak ominął zwiadowcę protosowego, że nie zostanie zablokowany jego natural. A coś takiego właśnie chciał zrobić Art. Bardzo, bardzo dobrze. Póki co Follenger. No jest to niebezpieczny zawodnik, mimo że jego MMR tam pamiętam był w okolicach 5600, 5800, to jednak no zagroził nieco Ziggiemu, wygrał z nim jedną mapę. No ale na chwilę obecną chyba Art nie obawia się tego gracza zbyt mocno. No dzisiaj pokazał się całkiem źle w PvZ z Hino. Wygrał w zasadzie dość gładko 2-0 na jednej mapie, grając jakieś tam, powiedzmy, no w miarę pewne otwarcia, a potem jakaś presja i w zasadzie pozamiatane. Także dość pewny chyba w tym matchupie Art. No musi być pewny, bo w Polsce mamy tylu zergów i w Europie zresztą też, że Protoss siłą rzeczy musi się nieco zahartować na terasę. No i powiedzmy, że jakoś to się układa. Jak zwykle Art od adeptki. Bardzo, że... O, chwila, co to jest? Co się dzieje? Follenger. Właśnie to jest taki gracz, jak na Ziggiego zrobił Temas Roach'e, nierzadko Nidus. Ogólnie lubi atakować wcześniej. No Art chyba jeszcze nie zobaczył, że tutaj jest brak tej trzeciej bazy. Niestety nie wysłał. Teraz wyślę propkę. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby teraz Art się wszystkiego dowiedział. No już wie o brakach. Ale jeszcze nie wie o braku wydobycia w ogóle kompletnym u zerga. Ale propka genialnie. Genialnie zauważy coś. Odziasz? Propko. Propko. Zauważ tego małego karakana. Oj nie, Art. No pójdź tu, no pójdź. Dobrze, dobrze, dobrze. Znakomicie, widzi wszystko już w tym momencie Art. Zauważył trzy roacze. No i widzi przede wszystkim brak wydobycia. Także teraz już tylko Void Ray. Teraz już tylko szybka obrona postawiona. No i dobrze, widzę, że gra Art. Robi shield battery podwójny. Chyba zabarykadowane też tak już w miarę to wejście. No i będzie w stanie się zabezpieczyć i obronić. Także bardzo ładnie Polak póki co. No wczesna, szybka, niebezpieczna presja, ale na szczęście jego zwiadowca był też nieźle zagrany. A często protosi w sumie wracają tym zwiadowcą i dopiero adeptka informuje o takich zamiarach przeciwnika. Już się zbliża Follenger, już nadchodzi. No i jak widać ma niemałe problemy, aczkolwiek trochę też shield battery też nie najlepiej ustawione. W to miejsce atakuje całkiem nieźle Follenger, pojawia się Void Ray. Art oczywiście przekonany o tym, że da radę, że sobie poradzi, aczkolwiek no chyba te wrota zostaną sforsowane. No shield, tutaj jest jakaś adeptka skotłowana. Fajnie otoczony, o, zabudowany, ale walczy dalej. Dobrze, dobrze, no jednak padło ostatecznie, ale na szczęście dla Arta masa roachy została zniszczona. Teraz jeszcze odpalony Void Ray, żeby szybciej niszczyć jednostki opancerzone zerga. Ten kokon też chyba padnie, jest Oracle, która z kolei to szybciej sobie poradzi z zergingami. Nie no, tylko 4 propki stracił Art, no to jest totalna miazga. Z ataku Follengera, który no tutaj zrobił 9 dron, nie dał im się wykluć, no i poddał. Także no, takie szybkie gry, szybkie taktyki. Lem wygrał ze Snutem, no nieźle, bardzo nieźle. Za chwilę druga gra Arta. No takie szybkie właśnie, jakieś słabsze mam wrażenie dzisiaj te gry, aczkolwiek no jak Polacy wygrywają, no to okej. Okay. Można pooglądać. Wczoraj był właśnie fajny pojedynek Many z Petit Drogo, no i Many ze Snutem też bardzo dobry. Ziggy miał też fajny pojedynek z Denverem, też polecam, bo tam powoli to oczywiście jest wrzucane do mnie na YouTube'a.
Muszę jakoś dodać sobie Romsona do friendlisty, kurczę. Gdzie on tutaj jest? Cały czas ten Romson to dla mnie taki... O, jest! Jest. Dobra, może Romson tutaj doda do friendlisty, więc będzie łatwiej wbijać do jego gier. W końcu. Złapałem Romsona. Ile art ma MMR? No art właśnie dość wysoko, bo 6300, 6400. Znaczy nie wiem ile w tej sekundzie ma, ale w takich okolicach się kręcił niedawno. Widzę, że teraz w ogóle jest bez ligi. Może gra na innym koncie. Ale pamiętam, że jak go spotykałem, to właśnie miał tak 6300, 6400, także bardzo wysoko. No to nie powinien być dla niego trudny zawodnik do pokonania. Zniesmaczony postawą innych zawodników. Okej. 1-0 póki co dla Arta, który jest zniesmaczony. No ale prowadzi, to jest najważniejsze. W dolnym prawym rogu zawodnik z Polski, Tymoteusz Makaran, Art, młody SOS, w górnym lewym rogu Olenger, drużyny Iron Chain Esports. Dobrze to wygląda, dobrze się prezentuje. No Art póki co dość pewne gry toczy. No ale trzeba oczywiście, chwileczkę, jeszcze coś tutaj sprawdzę. Trzeba zauważyć, że niestety Art jest już w drabince przegranych. Kurnej przegrał na Skillosa, co zresztą też było pokazywane. No to nie był zbyt przyjemny pojedynek, bo PvP ze Skillosem no to jest, jak się okazuje, ścieżka przez mękę. A Skillos właśnie ma około tam chyba 5900 czy może 6000 MMR. To, że już źle pamiętam. No i taką osobę powinien Art zmiażdżyć. Na pierwszej mapie faktycznie tak było, no ale potem zaskoczony tymi Dark Templarami, Cannon Rushem, no. Cały Skillos. No ale myślę, że taki gracz jak Fallenger nie powinien zatrzymać Arta. Expandzik zajęty, ekstraktor, spawnik pól też dodany. Wszystko w porządku. Chociaż jak widzicie, ma jakieś obiekcje ta propka, ewidentnie. Znaczy, na serio to wszystko było. Nie, no, na pewno nie anuluje tych budowli Fallenger. Nie opłaca się już na tym etapie. Zresztą w zasadzie po co, bo jakby to też jest przydatne do rozwoju również ekonomicznego. Im wcześniej spawnik pól, tym wcześniej królowa, tym wcześniej zapładnianie. No i oczywiście więcej larw. Jakieś ganianka dziwna. I trochę tak przeszkadza Art w wydobyciu swojemu przeciwnikowi, ale nic wielkiego. Jak widzicie, nie Skillos, tylko Fallenger zrobił trzecią bazę przed dodaniem królowych, więc też trochę inaczej niż większość progamerów. Aczkolwiek pamiętam, że Nercie podczas jednego turnieju też grał dokładnie ten sam sposób. Czyli trzecia baza już teraz, a dopiero za chwileczkę królowa numer 1 i 2. Dzięki temu mamy tę pewność, że Protoss nas na pewno tam nie przyblokuje. I kto wie, może to nawet jest trochę lepsze. Tutaj ciężko to już, to na pewno jeżeli to jest wydajniejsze, to są jakieś małe rzeczy. Co mam na głowie? Sławki. Cały czas mam na głowie sławki, tylko że wtedy miałem pchełki, które trochę mi już zaczęły przeszkadzać, więc teraz w takich sobie trochę posiedzę, podejrzewam. Ale może być różnie, może raz będę zakładać teraz, będę zakładać te, no się okaże, których mi będzie wygodniej w danym momencie. Takie bogactwo. Adeptka już na froncie do zwiadu przede wszystkim. No, na kogoś takiego jak Fallenger trzeba ten zwiad wykonywać naprawdę dobrze. Art już wie, że jest trzecia baza, więc wszystko póki co jak być powinno. Nie będzie tutaj jakiejś w panice dodawanej defensywy, żadnej shield battery ani Voidreya, to nie zagra Art, przeciwnie robi Pylona i Phoenixa. Co ten Fallenger robi? Czemu tak te drony daleko wycofa, on bliżej powinien wycofać i czym prędzej powrócić do zbierania. No to jest dziwna sytuacja, za chwileczkę teleportacja adeptek chyba. No jednak faktycznie. Teraz mikro z tymi zergingami. No jak widać, Art nieźle kombinuje, bo już większość protosów by dawno uciekała. On tak dalej chce wywierać presję. To jest też taka ciekawa lokalizacja dla adeptek, ale chyba da się je otoczyć dość dobrze. Nie do końca widać. Okej. Okay. No nie, no to jest taka... No nie, to była słaba lokalizacja dla adeptek. Zdecydowanie. No aczkolwiek Art nie stracił aż tak wiele. Ona jednak nie przeżyła tej teleportacji.
No i po raz kolejny spokojny początek ze strony Arta. Tym razem wybiera otwarcie Robo Twilight tuż po Stargate'cie, tuż po Feniksie i Oracle. Więc może znowu będzie ten atak, który pokazał nam w meczu z Hino, czyli no, atak Archon Zelot, taki dość niespodziewany. No i za chwilę chyba będzie ostateczne potwierdzenie. Dokładnie, będzie znowu atakować Art. Już wie, co ma zrobić. Pytanie, czy Follenger się na to nie zabezpieczy, bo do tej pory w zasadzie chyba nie widziałem gry, w której zrobiłby więcej niż 44 dronki, a to jest taka liczba, która właśnie powinna być odpowiednia do skontrowania zagrywki Arta. Strasznie powolny na ten początek mapy po raz kolejny. Ale żadnej luki istotnej w defensywie też nie posiada Follenger. Teraz najważniejsze dla Zerga oczywiście tak rozstawić zergniki, żeby zauważyć wylatującego warpizma, tylko że mam wrażenie, że to tylko Serral jakoś tak w miarę przytomnie robi. No może kilku zergów też by się znalazło, ale no jak widzicie, nie ma tutaj zerginga, nie ma tutaj zerginga, jeszcze tutaj zerginga. Generalnie nie ma wizji zerg, jak widać. No i teraz ten warpizm totalnie niezauważony, więc dalej Follenger we mgle. No i mam wrażenie, że ten timing Arta jest perfekcyjnie wymierzony, żeby wygrać tę rozgrywkę już za chwileczkę. No i klasyka, najpierw 4 High Templary, jeszcze 2 zeloty do tego. No i za moment zdecydowany wjazd. Mógłby Art jeszcze zrobić wcześniej 2 zeloty i mieć ogólnie 2 więcej w tym ataku, ale to nie ma aż tak dużego znaczenia chyba. Ej kurczę, Follenger robi Bane'y, tak trochę na ślepo. Ale to jest oczywiście jak najlepsza decyzja. O, Follenger w ogóle, myślałem, że panuje jakiś Mass Hydra czy coś takiego. To jest totalnie ta sama zagrywka jak na Hino, tylko ma te chyba właśnie 2 zeloty mniej. No ale to nie ma aż tak dużego znaczenia w chwili, gdy no Follenger po prostu nie ma armii jeszcze. Jakieś lingi, no nie, no lingi to nie jest kontra na Archony. Jakieś 2 bailingi na krzyż, to no nie, zupełnie to nie wyjdzie. Są 4 Hydry, ale no to nie, no pożarte. Hyrta została zdominowana. No i to jest niestety, tak jak mówiłem, no kontra idealna ze strony Protosa, więc tutaj znowu bez specjalnych sentymentów Protos miażdży po kolei wszystkie jednostki, jakie spotka na swojej drodze. To jeszcze kilka hydralisków zaczyna mikrować. Ale jak widać, widzicie, nie zamikrowały za daleko. No i oczywiście tutaj miazga, tutaj miazga, tutaj kolejna miazga, no potrójna miazga. No i Art już oczywiście kończy nam to spotkanie, no Follenger oczywiście walczy odrobinę dłużej, no ale już widzi, że nie ma w zasadzie już czym. No szkoda, strasznie jednostronne też starcia. Dajcie nam lepszy mecz, za chwilę będą jeszcze, myślę, że lepsze, bo za moment właśnie pospytkają się ci nasi progamerzy z progamerami, już tymi też 6500 MMR mniej więcej. Też sobie dziś zamówisz pizzę 3 rano? Bo masz w Niemczech gorszą Bartolomaus? Nie wiem. Wszystko zależy w zasadzie od rzutu monetą, czyli akurat możesz być niedaleko dobrej pizzerii albo gorszej, to nie jest tak, że wszystko zależy od farta. Albo od kucharza, też tam się pewnie zmienia kucharz. Ale próbuj, smacznego. Co mam na głowie? Warrior na słuchawki. Także jednostronny mecz niestety. Takie widowiska się trochę gorzej ogląda. No ale cieszy, że Polak dalej wygrywa. No i nie odpada jeszcze nam Art z turnieju. A przypominam, że jest w drabince przegranych póki co. Namszar. Nie, tutaj nie mamy Polaka. O, Geralt. Za moment może będzie. Także czekamy chyba na Geralta, bo będzie walczyć z Archangelem albo Muka Shade. Nie pamiętam, kto to jest Muka Shade do końca, ale póki co idzie nieźle. Przez drabinkę Stefano dalej próbuje, a dzisiaj przypominam, że Stefano. A będę grał po wetowaniu. A, okej. Okay. Dobrze. Dobra. Idzie powoli, ale powiem wam, o wiele szybciej niż wczoraj. Klemdę na Demaslima na górze drabinki.
Ziggy cały czas, no, że Ziggy to jeszcze poczeka, coś czuje. Czemu tak wolno to tam idzie? PSM z jakimś, a nie, Fira znam akurat. PSM z Firem grają. A potem Shino i dopiero Ziggy. No, ale dobra, to może dzięki temu nam Szymon Filipek nie odpadnie. W sensie, nie, że odpadnie, tylko że, nie, że zobaczymy jego mecz, tak czy tak. Jest tutaj też plus. Pozdrawiam Ziggy. Czekamy na to starcie. Art, o nie, Art też się naczeka. No i się zaczyna przedłużanie. Rodzyn chyba, Rodzyn na Snuta, możliwe, że będzie grać niebawem. No najpierw Demaslim, teraz Snut. Z deszczu pod Rynne, Romsun też widzę, że czeka, wszyscy czekają. No to dobrze się Geralt taki przytrafił. No to jest zawsze plus, jak tylu Polaków bierze udział. Co chwila ktoś tutaj jednak się trafi, mimo że większość będzie czekać. Tak, krótka piłka poszła. Ciepnął z półobrotu Art. Nie było z czego zbierać z tego zerga. Ale to jest właśnie siła dobrze zagranej zagrywki, dobrego build orderu, no i... No jego przeciwnik nie jest progamerem. Czy stream padł? Nic nie powinno paść. Co? W sumie ja odpowiadam, a jak stream padł, to nie usłyszy chyba. No chociaż na za 3 minuty to usłyszy, to może usłyszy. Może i tak. Dobra, wiecie co, ja pójdę chyba po kubek, bo tak dziwnie z butelki. Gwinto? Z gwint... Nie, czekaj. Z gwintu! Poprawnie z gwintu. Ale zawsze u mnie z gwinta się mówiło w domu. Także co by nie było z gwintu, to... Idę po... O, super, Geralt jest po czekalni. To jeszcze tylko się upewnię, że wejdę, bo czasem są te błędy. I zaraz wracamy. Znaczy, ja zaraz wracam. Czekajcie, trwa. Pilnujcie lobby, nie? Pilnujcie lobby. Zaraz wracam. Wyłączę kamerkę i powiedział, że mam fotel wytarty. Już? Boże. Zero. Przerwy. Dobra. Jesteśmy z powrotem. Aha, kończymy też przy okazji poprzednie nagranie. Pozdrawiam YouTube'a.